To jak 30 potrzeba na awans, a mam 9, to potrzebuję 23. Jak 23? Co pan gada? A nie, pomyliłem się, 22, sorry. Siemanko, ja jestem Gradu i życzę wam miłego oglądania. Zostawcie lajka w górę oraz suba i śledźcie moje social media, abyście nie ominęli transmisji na żywo, z których powstają te odcinki. Zaszło mi w tym psychologu i zawsze tam mnie schodzi. No te kobiety tam się kręcą takie, że no nie mogę. Ale to nie rozumiem. A, czyli, a to czekaj, moment, pan był na psychologu po kobiety? Znaczy się, nie, ja tam raport pisałem. No i tak, z gruchy i z pietruchy, jedna przyszła, druga przyszła, no i żem się zagodał. Ale raport jest zajebisty. No to najważniejsze, no to chyba jedna... na tym praca nasza polega, żeby pilnować porządku. Jednej nawet, żem plecok zawinął. Kurde. Także ja dała się, może jakiś pierścionek zaręczynowy od jakiegoś, zobaczymy. No kurde, no, nie wypadałoby wtedy zwrócić jak pierścionek zaręczynowy, będzie szukać, płakać kubita? Podmienimy, ale nie pierścionek, tylko faceta, no. Na mnie. To jest pomysł, ja już wszystko myśliłem. To, a jak będzie miała matkę taką wredną, taką żmiję, co wtedy będzie miała jako teściową? Pomyśl, teściowa na 102, 100 metrów od domu, 2 metry pod ziemią. No i gitara. Dokładnie. No i wymyślone. Ta, roboki jak zjedzą, to się potrują, ale dobra, niech będzie. Dobra, kij tam staniemy dla niepełnosprawnych. Jakby ktoś posłuchał, to i tak powie, że mam żółte papiery. Jak dzionek leci? A ja to panu powiem, że dzisiaj to się źle czuję. Muszę się zapolić, bo się stresuję. A co się takiego stanęło? Pierdzielę te hot dogi kręcić cały czas jedno i to samo. To życzę miłego dnia. O kurde. No pa, no i nawojową. Tak się kuńczy, jak się nimo pojęcia, a się chce kuła wyprzedzać. No śpokozą, jak świnia wygląda. Za dobrą robotę, fakturki. O, a po co mi to? No do awansu się panu przyda. A ile potrzebuje na awans? A jaki ma pan stopień? Na tym młodszego ochroniarza dwójkę pan potrzebuje 30. 21 mi brakuje. No niemożliwe to jest, jak panu dałem 10. Jak do tego doszło? To ja nie wiem. To jak 30 potrzeba na awans, a mam 9, to potrzebuję 23. Jak 23? Co pan gada? A nie, pomyliłem się. 22. Sorry. Ja jestem matematyk. Jak byłem w podstawówce, to pani powiedziała, że jestem zdolny, ale leniwy. Miałem najlepsze oceny. Ale tylko ze szwagrem w trzech klasie byliśmy, bo nasza wieś mała była. O kurde. Ale mi się zachciało kichać! Seriously, what the fuck are you doing? You nie wiem. Oj. Piaggio leży. Rozwalone jak sąsiad po litrze bimbru na łeb. Zarysowane dwa auta. Patrzę na niebo, no nic nie ma na niebie. Nie ma sprawcy. Prawdopodobnie ktoś się łochlął, piznął, zostawił, spanikował i poleciał. Ale nie widać sprawcy. Zobacz tam po krzokach na prawo. Jest ktoś? Nie ma. Nikogo nie ma? Nie ma. Tu na lewo też nikogo nie ma. Na drzewie też nie siedzi. Trudno. No, trzeba będzie z ubezpieczenia UOC albo AC ściągnąć. I zapisz tego Piaggio numery rejestracyjne, dobra? Dobra. No podejdź tam, zapisz, będzie gdzieś. Pisz, baba leci, chyba ją ktoś tam pod tym płotem chciał, ten teges. Halo, pani, co pani tak leciała z tych krzoków? Coś tam się stało? Nie, proszę pana, po prostu byłam się tam, że tak powiem, no wie pan, tu w środku zamknięte, byłam się załatwić, dwójkę robiła. O kurde. Tipa, co to szynszyl, kurwa? Co to jest? Ty dziki szynszyl, ja pierdyle, ty łap to jakiś dziki szynszyl. Na bagnie jest królik. No i nie da rady go złapać. Łap go. Kurwa, z buta go. 5 minutes later. Kurwa, chodź tu, zaraz cię złapę. Spokojnie, ja tylko szynszyla gonię. Proszę się nie przeszkadzać. 6.5 hours later. Uciekł mi. Zanotuj, uciekł. Uciekł. Ty zobacz, rozwalił słup. Pisz. Jechał chłop przez środek i dup. Taki był głośny dźwięk. Walnął w słup. Pisz. Dobra. Uderzenie było bardzo srogie. Pojechał w szutrową drogę. O, tak napisz. Widać po nim było tylko dym. A że jesteśmy po alkoholu, nie przejęliśmy się tym. Kurwa nie, o tym alkoholu to skasuj. To nie przejdzie. Nie, no zostawię. Może to, pani Helena nie zobaczy. To nie przejdzie.
nie przejdzie, dobra, to skreślę. O kurde. Jakbyś kiedyś uprawiał stosunek bliski z kobietą, która waży 250 kg, to byś tak mięśnie brzucha wyrobił, żebyś potrafił robić takie rzeczy jak ja. Wiesz, zobacz, stopy tylko mam na dachu, napinam mięśnie całego ciała i jestem w powietrzu. No. To w ogóle da się dojść, da się z dość takimi ciężko. Kobietami? Ale nie z takimi kobietami w ogóle da się? Raz się to się da, ale powiem ci, że nie ta dziura, pępek chyba to był. Ciężko powiedzieć. O kurde. Powiem ci, nudna ta robota, nikt się nie bije, żadnych dymów nie ma, ani nic. Czasem są dymy, czasem się zdarzają, ale to rzadko. Chyba muszę odejść z tej pracy. Gdzie lepiej jest? Tak? Nie, szkatulski patrol. Gdzie lepiej jest? No, szkatulski patrol. Gdzie lepiej jest? Szkatulski patrol. Gdzie lepiej jest? Szkatulski patrol. Człowiek dymany. Szkatulski patrol. Nie, ale tak na serio to wszędzie tak masz, nie? Wszędzie człowiek jest dymany? O kurde. Ja pierdolę, gdzie mi tu wychodzi, że? No teraz to się bój, tak, bym cię potrącił, na mnie by było. Aj, się chłapie. Pan tak nie przyszedł z piciem. Podoba się, tu się każdemu należy. No, ale no, mam przecież pijany będzie. A co mnie, kto mnie zabrał? Kurwa, do roboty mi każe chodzić, to i się mogę napić. Kto panu tak każe do roboty chodzić? Sumienie, to ja ono mi mówi, idź do roboty, ty darmo zjedzie. A to czemu zjedzie na przykład pan powie czemu z minim, że nie pójdzie dzisiaj? Ale potem by mnie gryzło. O kurde. Co dobrze dla pana, bo mi na panu zależy jako na pracowniku. A jako pracowniku, szkoda, że to dodałaś i żeś popsuła, wiesz? I męża żeś popsuła. Panie! Panu siądzie! Pan nie idzie do pracy! Pan odpocznie to chyba. Trzeba rozchodzić jak na WF-ie, jak kiedyś ktoś mnie kopnął w nogę. Trzeba usiąść. A gdzie usiąść? Na kolana to jemu ciesz, a tu mogę siąść? Może pan tutaj siąść. Dobra, siadam. I no, cimuj, pomóż mi. Cimuj mnie, żebym nie upadł. Cimam. Cimaj. O, dobra, udało się. Przyniesiesz do picia? Tak, przynieś mi whisky z kolą i z lodem. Nie. Co tam nalałaś? Proszę, woda. Od wody to się w brzuchu żaby lęgnę. Nie opłaca się tego pić. Nie, bokiem, kurwa. Kurde, no, wygląda na to, że Ośka cała nie przekręciła się. O, i tu się jakiś wężyk, tu się leje, tu się coś leje. Kurwa, i miska też olejowa zepsuta, ja pierdyle. No nie, po ciemku wrócimy na firmę, nikt nie zauważy. Bo czarne auto, kurwa, no jest ryska, ale po ciemku nie zauważy nikt. No i wymyśliłem, ha. Zobaczmy, jakby ktoś chciał uderzyć. O kur... Jaka dziura! No przecież to jest niemożliwe! Co to jest? Pleksa? Czy to miała być jakoś zajebista szyba kuloodporna? To się zateguje! A są tam jakieś kamery? Czekaj... Nie ma kamer? Ja pierdyle! Wiem, że mnie widzi z tej kamery i przepraszam, odkupię te drzwi. To samo trapia, jakby tu kamery były prawdziwe i działające, to żebyśmy tu nie stali. To elegancko! Walcie się! Nic mi nie zrobicie! Ale mi się przejął, kurwa, niepotrzebnie! Jeszcze raz! Walcie się! Wygra unicorn, jest klub. Taki jakby stripteaserski klub, nie wiem. Jaki? Pana, jadę tam dzisiaj. Dzień dobry. No siemanko. Jaki ty żeś jest zdowalony w tych barkach. Rozsadziło cię jak dzika po żołędziach, ty. No wiesz, troszkę ćwiczę. Kurwa, ta troszkę? Nie, no nie będę cię prosił, żebyś spodnie zdjął, bo chcę zobaczyć, czy masz dupę pokutą. Chyba jakieś sterydy latają, co? Przyznaj się. Powiem ci, no szczerze mówiąc, to raz w życiu spróbowałem, ale potem dostałem moralniaka, że to nie tak powinno się. No ja miałem tak samo jak kiedyś z takim Konradem spróbowałem. Miałem wyrzuty sumienia. Jezu, nie będę wchodzić w szczegóły, proszę pana. Nie. Lepiej nie wchodzić. Kurwa, ale ja się nie dziwię, jak ty jesteś taki dowalony, że się z taką panną, nie powiem, foczką się prowadzasz. Kurwa. Ale to wiesz co? Poznałem dzisiaj moja koleżanka. Aha, koleżanka. A powiedz co trzeba w życiu robić, żeby mieć takie panny? Co trzeba robić w życiu? Nie wiem, stary, no to nie jest moja panna, to jest moja koleżanka. No ale widać, że nagrzana jest jak 150. Kurwa, no przecież już było widać po jej chodzie, jak weszła i wyszła. Tak zalotnie biodrem zakręciła, że ona chce naprawdę.
naprawdę. A może to też dla ciebie? Dla mnie? No nie wiem, może też tak błędnie wywnioskowałeś. Czekaj, przejdę się koło szyby tam. To musiałbyś, wiesz, jej zapytać. Pokażę najlepszego, co potrafię. O, zobacz, maleńka, jak chodzą moje bioderka. Panna z auta na mnie zerka, na mnie jest panterka. Strzela cię cholerka, zrobię ci pioterka. Panie i panowie, polecam serdecznie kubeczek z mojego sklepu, link macie w opisie. I jak? Spodobał ci się odcineczek? Jeżeli tak, to kliknij suba i kliknij dzwoneczka, abyś nie ominął kolejnego odcineczka. Kieszeni trzyma bimber, a na nogach ma klapki. To ja w akcji. Żona w separacji, bo nie miała.